mówiła o postępie naukowym. Musimy się zastanowić, czym jest postęp naukowy. To jest nie tylko postęp medyczny, na którym się dzisiaj skupię, ale też postęp technologiczny, na przykład nasze wszechobecne smartfony czy internet. Jestem kognitywistką, zajmuję się ludzkim mózgiem na co dzień i nie wyobrażam sobie, żebym w laboratorium nie miała nowoczesnych maszyn do badania mózgu, takich jak EEG czy MRI. Gdybym ich nie miała, to bym musiała po prostu rozkręcić czaszkę badanego, żeby sprawdzić, co się dzieje w jego mózgu. Będziemy mówić dzisiaj o cukrzycy, ponieważ sama jestem chora od 15 lat, jestem również młodym liderem w tej dziedzinie. Z takich ciekawszych danych na świecie w zeszłym roku, to są dane z zeszłego roku, żyło 382 miliony osób chorych na cukrzycę, z czego aż 46% o tym w ogóle nie wie. Dlaczego? Są dwa typy tej choroby. Pierwszy, który dotyka osoby młode, jest to typ, w którym trzustka w ogóle przestaje wytwarzać insulinę. To jest typ, na który zachorują dzieci od drugiego roku życia. Oraz typ drugi, który dotyka osoby starsze i osoby otyłe. No i niestety za to jest odpowiedzialny nasz dzisiejszy styl życia, czyli odżywianie się w taki sposób, jak się odżywiamy, brak aktywności fizycznej, starzenie się społeczeństwa nieuchronne, dlatego ta liczba jest taka duża. Ale w przyszłości. Do 2035 roku podejrzewa się, że będzie chorych o 55% więcej, czyli 592 miliony. Myślę, że to już jest moment, żeby się zastanowić nad tym, jak się odżywiamy i co robimy dla swojego ciała. Takim bardzo alarmującym tematem jest to, że w samej Europie żyje 22 tysiące dzieci w wieku przedszkolnym, są maluchy, które są tak otyłe, że już są narażone na rozwinięcie cukrzycy typu drugiego. To są po prostu niesamowite dane. Myślę, że powinniśmy to po prostu zastopować. Cukrzyca jest tak zwanym cichym zabójcą. Nie boli, ale jeżeli jest źle prowadzona, naprawdę potrafi dokuczyć. Takimi najpoważniejszymi powikłaniami są retinopatia cukrzycowa, czyli problemy ze wzrokiem, neuropatia, stopa cukrzycowa, która prowadzi do amputacji kończyn, problemy z nerkami i miażdżyca. No i ja, jak już wspomniałam, zajmuję się ludzkim mózgiem, także dla mnie najciekawszą dziedziną tych powikłań to jest właśnie jak cukrzyca wpływa na ludzki mózg. Osoby z długoletnim stażem cukrzycy mają gorszą koncentrację, gorszą pamięć, obniżone funkcje poznawcze, no i generalnie gorzej orientują się w przestrzeni niż osoby zdrowe. No w przyszłości chciałabym sama poprowadzić jakieś badania na ten temat. Chciałabym prowadzić swój temat, czyli jak cukrzyca wpływa na funkcjonowanie mózgu, no i jak można temu przeciwdziałać, może wynaleźć jakieś metody rehabilitacji po to, żeby cukrzyca była jednak nie aż tak mocno wpływała na funkcjonowanie naszego mózgu. Trochę teraz powiem o historii. W 1922 roku Frederick Banting wynalazł insulinę, czyli lek, który obniża osobom chorym na cukrzycę poziom cukru we krwi. Dostał na to Nagrodę Nobla. Przed wynalezieniem insuliny, to jest bardzo ciekawa dziedzina w ogóle dla osób chorych na cukrzycę, ponieważ przed wynalezieniem tego leku osoby chore leczono dietami bardzo specyficznymi, bo na przykład dieta 500 kalorii. Od poniedziałku do soboty dostajemy 500 kalorii, a w niedzielę nic. Albo lepsza, dla mnie ciekawsza, dieta whisky z kawą. Polegała ona na tym, że choremu podawano whisky z kawą co 2 godziny od 7 rano do 19. Także dosyć drastyczne metody. Niestety w praktyce nie wyglądało to tak śmiesznie jak dzisiaj, ponieważ na typ pierwszy, jak już wspomniałam, chorują zazwyczaj dzieci, więc na takiej diecie 500 kalorii to albo umierały one z niedożywienia, albo po prostu z powodu za wysokich poziomów cukru we krwi. Od tamtej pory minęły 92 lata. Dane z zeszłego roku, co 6 sekund na świecie umiera jedna osoba chora na cukrzycę. To jest niestety przerażające. Mało osób, bardzo mało osób zdaje sobie z tego sprawę. Nawet do mnie to nie dochodzi, a sama jestem chora. No, szczególnie w Polsce ten temat jest bardzo spychany w cień, ponieważ zajmujemy zaszczytne
piąte od końca miejsce w rankingu państw europejskich, jeżeli chodzi o opiekę medyczną, dostęp do leków i cenę leków dla osób chorych na cukrzycę. No ale już rozmawialiśmy o historii, teraz o postępie właśnie tym naukowym, tym postępie medycznym, jaki się podziałał w tej dziedzinie. To, proszę Państwa, są pierwsze strzykawki dla osób chorych na cukrzycę. Igły były w ogóle jakieś horrendalnej długości. Moja igła, którą używam teraz na 4 mm. Igły trzeba było gotować. Podziałka była bardzo niedokładna, bardzo łatwo było po prostu obłąd w podawaniu insuliny. To jest pierwszy przenośny aparat do mierzenia cukru we krwi. Ja zaraz Państwu pokażę, jak wygląda współczesna, zrozumieją Państwo, jak duża różnica się poczyniła. To jest zdjęcie sprzed 30 lat. A to jest pierwsza tak zwana personalna strzykawka, czyli my na to potocznie mówimy pen. Miałam go wziąć ze sobą, ale ze stresu oczywiście nie miałam, żeby wszystkim pokazać. No, na szczęście jest na zdjęciu. Także to jest pierwszy pen, czyli coś, co można było nosić ze sobą w torebce, w takiej bardzo nieprzyjaznej dla oka metalowej tubce. Jak to wygląda teraz? Ja Państwu pokażę, bo mam ze sobą fanty. Więc tak. To jest mój pierwszy glukometr, czyli urządzenie do mierzenia cukru. Dostałam go 15 lat temu w momencie zdiagnozowania. Mierzył on cukier przez 30 sekund, a pamiętał 50 pomiarów wstecz. Dzisiaj mam to, co widać na zdjęciu, czyli 4-gramową wtyczkę do iPoda. To jest mój glukometr w tym momencie. Wystarczy, że podłączę go do urządzenia grającego i mogę zmierzyć cukier, mogę, tak jak na zdjęciu, oznaczyć się różnymi kolorami, wysokie, niskie, niskie, poziome. Mogę też zaznaczyć, czy jestem przed, czy po posiłku. Mogę też wysłać mailem czy SMS-em do bliskiej osoby, jak akurat się czuję, żeby wiedziała, w jakim jestem stanie. Jeżeli chodzi w ogóle o glukometry, to teraz taka świeżynka z zeszłego tygodnia. W Anglii wypuszczono na rynek bardzo chwytliwie nazwie glukometr Libre. I jest to system, jest to podłączenie glukometru poprzez chipa podskórne. Mam takiego chipa, powiedzmy, że sobie go raz na tygodnie wszczepimy w rękę. Wystarczy przejechać urządzeniem zdalnym, które szczyta poziom cukru we krwi. W Polsce nie jest on dostępny jeszcze, no ale mimo wszystko jest bardzo drogi, bo taki chip na 2 tygodnie kosztuje 60 funtów. Coś, co jest dostępne w Polsce, to jest ciągły monitoring glukozy we krwi. Jest to również przesyłanie zdalnej informacji poprzez chipa, który również mamy, chip, no w kucie, które mamy na sobie podskórnie. I taki sensor z tego chipa wysyła informację co 5 minut do zdalnego urządzenia, na którym pojawia się taki poziom cukru, jaki akurat mamy. No, nie jest to zbyt popularne urządzenie, ponieważ jego tygodniowe utrzymanie kosztuje około 300 zł. Teraz się chwilę rozbiorę. Okej, ale to akurat było zamierzone, ponieważ teraz mogą Państwo zobaczyć pompę insulinową, którą noszę na co dzień. Jest to malutkie urządzenie, które mi spódniczkę, które ściąga, i przez ten mierz, który idzie tędy, tutaj kończy się. Jest to wkłucie podskórne, przez które wlewa mi się insulina do mięśnia, do krwiobiegu. Tą pompę, w ogóle pompę insulinową, mam od 2002 roku. Byłam pierwszym dzieckiem, któremu założyli pompę insulinową w ogóle w Bydgoszczy. Dzisiaj jest to bardzo popularne urządzenie. Większość moich znajomych używa pompy insulinowej. Z tym, że no, nadal jest to urządzenie mechaniczne, elektroniczne, czyli jest również awaryjne, co parę razy już mi się zdarzyło. Także no, zawsze ufaj, ale sprawdzaj, bo zawsze może się coś z nim stać. Z takich właśnie ciekawostek a propos pompy insulinowej, jest w fazie badań tak zwana sztuczna, inteligentna trzustka, czyli wcześniej wspomniany system do ciągłego monitorowania cukru we krwi wraz z pompą insulinową, które by między sobą przesyłały informacje o tym, jaki jest poziom cukru, i wtedy pompa by sama regulowała. No, ja bym
się nie zgodziła, żeby nosić coś takiego, no bo zawsze jednak jest ta ograniczona pewność, czy nasz system nie popełni błędu. To są współczesne peny. Tak jak mogli Państwo zauważyć w przeszłości, jak one wyglądały, tak teraz widać, że są bardzo estetyczne. Podziałka jest bardzo dokładna, bo aż do 1,6 ampułki, to jest pół jednostki. Można ją dyskretnie ukryć w każdej torebce, ponieważ opakowanie wygląda jak etui po okularach. No i dlatego, że pompa jest taka awaryjna, zawsze noszę je ze sobą. Tylko dzisiaj nie pomniałam. Właśnie Państwu teraz przedstawiałam, jak wyglądało postęp od przeszłości do teraźniejszości. A co w przyszłości? Bo dzisiaj właśnie o tym rozmawiamy. W przyszłości to jest również pompa insulinowa. Pierwszy raz widziałam ją na żywo u kolegi na obozie dla młodych liderów. I wszyscy się zastanawialiśmy, co to jest. Się okazało, że to jest pompa insulinowa, która, bo tak jak już wspomniałam, ja jestem do swojej podłączona przez wężyk. A pompa insulinowa, którą widzą Państwo na zdjęciu, jest regulowana pilotem zdalnie. Czyli ma się takie urządzonko, tak jak ja mam tutaj takie małe kucie, to ta pompa ze zdjęcia jest troszeczkę większa, ale można ją w taki sam sposób przyczepić do ciała, a zregulować pilotem. No jest to duże ułatwienie, bo no, jak Państwo widzą, jest to metoda, która uwięzi. Soczewka Google. Google razem z firmą Novartis stwierdziło, że trzeba zrobić soczewki, która by badała poziom cukru we krwi z łez. I co jest niesamowite w tym projekcie, to to, że ta soczewka badałaby ten cukier co jedną sekundę. To jest nie do zrobienia w normalnym życiu, kiedy mamy zwykły glukometr, musimy się ukuć palec i z krwi zbadać ten poziom cukru. Te kwadraciki, które Państwo widzą na soczewce, są malutkie lampeczki LED, które wysyłałyby odpowiedni sygnał świetlny w momencie, kiedy ten cukier byłby za wysoki albo za niski. Z takich podobnych rozwiązań badania trwały również nad tatuażem, który miałby zmieniać kolor pod wpływem cukru we krwi. Niestety te badania ustały, ponieważ po kilku latach niestety barwnik się zużywał i już nie spełniał swojej roli. Przed chwilą też właśnie rozmawialiśmy o drukarkach 3D. W diabetologii również się o tym rozmawia. Diabetolodzy chcą wydrukować trzustkę w 3D i przeszczepić ją do człowieka. Póki co, jeżeli chodzi o przeszczepy trzustki, robi się je od małego zdawcy, z tym, że niestety jest to bardzo niebezpieczne, ponieważ aż 30% osób po przeszczepie umiera w ciągu 10 lat od operacji, a o 5% nawraca choroba. Także póki co jest to dosyć niebezpieczne. Miejmy nadzieję, że drukowana trzustka będzie bezpieczniejszym wyjściem. No i na koniec takie doniesienie naprawdę sprzed kilku tygodni, czyli komórki macierzyste. Naukowcy z Uniwersytetu Harvard wynaleźli nową metodę. Przeszczepili komórki macierzyste do zwierzęcia z cukrzycą i trzustka na nowo podjęła pracę. To jest coś niesamowitego, ponieważ jestem chora od 15 lat i nigdy nie było takiej informacji, która by wzbudziła u nas takie emocje, bo zawsze raczej tak sceptycznie się do tego odnosiłam, o Boże, cukrzyca będzie niedługo uleczalna, mówcie mi o tym więcej. A teraz faktycznie pojawiło się światełko w tunelu, że ta choroba faktycznie może być w przyszłości uleczalna, co no jest naprawdę, mam nadzieję, że tak się stanie w przeciągu kilkunastu lat. Ja się streściłam, bo już prawie kończę swoją prezentację. Chciałam Państwu przekazać moją myśl przewodnią i w ogóle coś, co napędzało tą prezentację, czyli uważam, że przyszłość leży w osobach młodych. Że to dla osób młodych należy to, że w przyszłości będzie, nasze społeczeństwo będzie zdrowsze, może osiedlimy się na Marsie. Możliwe, że po prostu osobom młodym bardzo zależy na tym, żeby przeżyć jak najdłużej. I dlatego w nich jest siła i będziemy, znaczy ja konkretnie będę wspierać takie osoby zawsze.